Cześć, ja jestem Barry i wystąpię w tym odcinku w zimowej czapce, ponieważ jest zimno. Jest już bardzo zimno, ponieważ jest późna jesień, więc musi być zimno. Ktoś pod ostatnim odcinkiem napisał: Barry, mam nadzieję, że ponagrywałeś trochę odcinków na zapas, żeby było co oglądać przez całą zimę. No nie, nie mamy nawet jednego odcinka na zapas, bo kręcimy wszystko na bieżąco. Nawet na to czasami brakuje czasu, a co dopiero, żeby pokręcić trochę odcinków na zapas. Musiałbym chyba rzucić robotę w ścigaczu. Może to nie jest głupi pomysł? Suzuki GSX 1250 FA to tak naprawdę duży bandit. Wprawdzie słowo bandit w nazwie się nie pojawia, no ale jednak większość najważniejszych elementów zaadaptowano tutaj właśnie z bandziora 1250. Silnik, rama, podwozie, tylny aluminiowy wahacz, przedni widelec z drobną zmianą, no ale jednak nawet ta kanapa, to wszystko jest wzięte z bandziora 1250. Zupełnie nowym elementem są tutaj przede wszystkim te pełne, turystyczne owiewki. No i przednia lampa, którą zaadaptowano, uwaga, z GSX-era 1000 z wersji K4. Prawdopodobnie również te zegary są z K4, a przynajmniej na to wygląda. Pozostałe różnice pomiędzy GSX-em 1250 FA a Banditem 1250 są już raczej niewielkie, powiedziałbym kosmetyczne. I można wśród nich wymienić powiększoną chłodnicę z podwójnym wentylatorem, zmienione sprężyny w przednim widelcu, większą o około 3 kg masę własną na sucho, no czy chociażby to, że pojawił się tutaj wyświetlacz biegów i lampka Shift Light. Silnik generuje 98 koni mocy i 108 Nm momentu. No tej mocy nie za wiele, ale moment obrotowy oddawany już w dolnym, w średnim zakresie obrotów jest tutaj bardzo przyjemnie odczuwalny. No i jest to taki typowy charakter właśnie dla motocykla turystycznego. Oczywiście napęd jest przenoszony przez sześciobiegową skrzynię. Chcąc rozmawiać o historii tego motocykla, należałoby naturalnie rozmawiać po prostu o historii dużego bandita. Ta rozpoczęła się bardzo dawno, bo już w połowie lat 90. Taki chyba największy punkt zwrotny nastąpił w roku 2007, dlatego że wtedy ten silnik w dużym bandicie zmienił się z 1200 na 1250, z olejaka zmienił się na silnik chłodzony cieczą. No i w związku z tym zniknęły też te bardzo fajne, charakterystyczne, piękne żeberka z cylindrów. No i w tym motocyklu to już jest właśnie ten późniejszy silnik, ten po 2007 roku, czyli chłodzony cieczą, a nie olejem i powietrzem. I w tym momencie poprosimy pana od postprodukcji o takie, wiesz, fanfary, konfetti, bo przedstawiamy naszego gościa. Którym jest Grzesiek. Cześć, miło. Cześć Grzesiu, bardzo piękny motocykl. Żartowałem. Domyślam się. Po co ci ten motocykl? Zacznijmy od tego. Żeby denerwować żonę i żeby moja mama się martwiła. A to nie jest twój jedyny motocykl? To nie jest mój jedyny motocykl, ale to jest taki mój koń pociągowy. Jeżdżę im najwięcej, do pracy załatwiam jakieś sprawy. Charakterystyka oddawania mocy trochę jak w lokomotywie chyba. Tak, tak. Tak jak w tej, co teraz jedzie. Tak jak w tej, co jedzie za plecami naszego operatora. Lubię, jak jest duża pojemność, moc jest nisko, więc moment jest nisko. Tutaj jest momentu dużo, może i za dużo. Tak. Z czego się na niego przesiadłeś? Z X-Shotery 1300 SP. Jakbyś miał porównać ten motocykl do jakiegoś samochodu, to jaki model byś wymienił? Octavia 1.9 TDI, może Volkswagen Passat B5. Praktyczny wół roboczy? Tak jest, tak jest. Nic się nie dzieje, wsiadasz, jedziesz. Za ile go kupiłeś, zdradzisz? Znaczy zakładając, nie wiem, czy żona, czy... W okolicach 12 tysięcy. Oficjalna wersja taka. Tak, i oficjalna i prawdziwa. Z tymi zawsze jest problem. Nie jest ich za wiele. Ja powiem ci, że przygotowując się do tego materiału, szukałem na Allegro. Na Allegro znalazłem chyba, nie wiem, jednego, może dwa. Mówiłeś, że na Elixie widziałeś więcej, ale tak, są tak, jakieś tak, takie to... pojedyncze. Też sprawdzałem, czy w dobrej cenie kupiłem, oczywiście tak. No, pojawia ich się tam, może w całej Polsce 5-6, tak wisi gdzieś na Elixie na bieżąco. Historia tego motocykla jest całkiem ciekawa, bo przed tobą miał go nasz wspólny kolega. Tak. Jeszcze wcześniej miał go też mój kolega, nie wiem czy twój również, założyciel redakcji pewnej motocyklowej. Tak jest. Więc znasz dwóch poprzednich właścicieli, tak. Zakładam, że w związku z tym możesz oczekiwać, że ten przebieg, który tutaj widzimy, jest... No jest realny, bo Rafał mówił, że go kupił przy 20 tysiącach kilometrów, coś takiego, coś w tych okolicach. W tym momencie jest tutaj... Ten z 95 niecałe. Prawie 100 tysięcy kilometrów. W tym roku już chyba setka nie pęknie, no nie, bo nie będzie czasu, ale na pewno. Na początku sezonu 2021 pewnie 100 tysięcy kilometrów. No i co, bierze olej?
Minimalnie. Muszę przyznać, że rzeczywiście przed ostatnią wycieczką, która się odbyła we wrześniu, dolałem z pół litra, tak? Ale to też nie było, że nie puszcza dymka, nic się z nim nie dzieje. No, stary jest i przejechany już trochę, tak? No po prostu trochę ubywa. Ale to nie są jakieś zastraszające ilości. Suzuki GSX 1250 FA, czyli ta sama konstrukcja co nowy Bandit. Wreszcie Suzuki w 2007 roku zaczęło stosować Nikasil w swoich silnikach. Zwiększa to żywotność tego silnika niemalże dziesięciokrotnie. Było sporo tych motocykli u nas na warsztacie, jednak nie są mi znane żadne typowe usterki dla tych silników. Właściwie większość tych modeli przyjeżdżała tutaj na odblokowanie, na jakiś tuning. No bo powiedzmy sobie, Suzuki, nie rozumiem ich kroku, że przy tym potężnym silniku jest tylko około 100 koni mechanicznych, gdzie konkurencja jak na przykład Fazer ma 140-150 koni. Wielu użytkowników po prostu na to narzeka, mimo że jest on dosyć elastyczny. To jednak przy wyższych prędkościach autostradowych troszeczkę już odstaje, ma problem z wyprzedzaniem, więc głównie z tego powodu do nas trafiały te motocykle. Niewielkimi zabiegami poprzez odblokowanie komputera można uzyskać do 10 koni mechanicznych, natomiast nasz najlepszy wynik to prawie 30 koni mechanicznych, ale tam trzeba było też wymienić wydech, wałki rozrządu. Także już sporo większa ingerencja i większe finanse. Gdybyś miał wymienić wady tego motocykla? No nie jest za ładny, tak? To jest jego... Może z przodu, jeszcze tutaj ta przednia część owiewki, w związku z tym, że lampa jest z GSX-era, jeszcze to jako tako wygląda. Ale tutaj reszta, szczególnie mniej więcej tutaj ten obszar, to jest jakiś chory wid czyjś, nie wiem z czego to się wzięło. Jest duży, to jest jego i wada, i zaleta. Z jednej strony no, przy moim wzroście nie wyglądam na nim jak na rowerze, ale no, jest ciężki i spory. Raz mi się wywrócił przed garażem, bo się stopka złożyła, to problem był z podniesieniem. Tak. Z minusów takich, no to z założenia chyba miał być do turystyki, ale takich turystycznych sam w sobie gadżetów to nie ma, tak? Nie ma miejsca w zasadzie pod kanapą, żeby cokolwiek schować. W zasadzie no, mam tam zestaw kluczy oryginalnych i koniec. Prędkości przelotowe w klasie, mówię tutaj o niemieckiej autostradzie. No to można spokojnie sobie lecieć 170 na godzinę. Fakt, że przy moim wzroście no, to trochę wystaje ponad tą szybę i jednak łapie się trochę w strugę powietrza. Dlatego myślałem o zamontowaniu może niższej kierownicy minimalnie, żeby być bardziej pochylonym. Ten deflektor, no to... Ja nie widzę różnicy. Okay, jest. Za wiele nie pomógł. Dobra, a ile to masz wzrostu? Bo tak dwa razy mówiliśmy o tym. 190 cm niecałe. No tak, czyli już całkiem sporo. Czyli jak ktoś jest trochę niższy, to jest szansa, że się gdzieś tam zmieści tak, za tą szybą. Tak. Dobrze, gdybyś miał poradzić coś osobie, która rozważa zakup takiego turystyka, może nie konkretnie tego, ale zastanawia się nad motocyklem w tym stylu, poleciłbyś go? Tak, oczywiście, ponieważ no, w porównaniu do jakiejś konkurencji z tych roczników, no to jest na pewno tańszy, tak? On był tańszy wtedy, kiedy był nowy, kiedy go można było kupić, bo pewnie kosztował z 1/3 mniej niż jego konkurencja. No i to jest udany motocykl, sprawdzony, tak? Z rzeczy, które zostały zmienione w tym egzemplarzu, należałoby jeszcze wymienić wydech. Ta dość spora pucha oryginalna z nierdzewki została tutaj zastąpiona przez akcesoryjny wydech marki MIV. Przyznam szczerze, nie słyszałem wcześniej o tej marce, ale brzmi bardzo fajnie, brzmi poważniej niż ten oryginalny i przy redukcjach biegów zdarza mu się też tak fajnie strzelać. No i wygląda też całkiem ciekawie. Na to trzeba też zwrócić uwagę. Czy są tu jakieś takie elementy, które notorycznie się psują, notorycznie zawodzą? Czy... Mi się w nim nic nie zepsuło. No, fakt, że nie mam z nim doświadczenia jakiegoś, nie wiadomo jakiego, bo zrobiłem nim 5000 km odkąd go mam. Natomiast nie zepsuło mi się w nim nic. W zasadzie z rzeczy, które chciałbym przy nim zrobić, no to oczywiście to jest zwykłe utrzymanie motocykla. Muszę wymienić łańcuch, ale chcę wrzucić
cały zestaw przewodów w Oplocie, tak? No bo to też już ma 10 lat, pewnie już tam troszeczkę jakiś tam fading się pojawia. No ale to też jest jakiś koszt, bo tych przewodów tutaj jest naciskane, chyba jest ich z 8 w tym całym zestawie, więc ten zestaw chyba z 800 zł kosztuje, więc to też jest jakiś tam... Warto wspomnieć również o tym, bo no nie jest to jeszcze takie oczywiste, mówimy o motocyklu z rocznika 2010. Nie jest to oczywiste, że jest tutaj ABS, a jest. Tutaj jest. W Bandicie ten ABS się później pojawił rzeczywiście i też został zaadaptowany tutaj do GSX-a. To jest mój pierwszy motocykl z ABS-em. Często uważam takie różne systemy jako niepotrzebne gadżety, natomiast jest to niesamowita sprawa, bo jak się jedzie w deszczu, to się nie trzeba zastanawiać nad hamowaniem, tak? No i w zasadzie przy jeździe w deszczu czy po suchym prędkości można utrzymać te same, no bo jest ta pewność, że się motocykl nie poślizgnie tak przy hamowaniu. Chyba dużą zaletą jest też to, że większość części, no bo chociaż tych GSX-ów 1250 FA za wiele nie ma, no to większość części pasuje z Bandita, no. A Banditów jest, jak wiadomo, jeszcze całkiem sporo i z dostępnością części chyba problemów być nie powinno. Mechanicznie chyba wszystko można w zasadzie oprócz owiewek zaadaptować, tak? No, mówiłeś, że są jakieś delikatne różnice w zawieszeniu. No. Tak. Kwestia tylko sprężyn w przednim widelcu, które dostosowano tutaj do troszeczkę wyższych obciążeń, do troszeczkę większego ciężaru. Spalanie mierzyłeś? W trasie no, jest w okolicach 6 litrów, tak, przy takiej różnej jeździe. Ale po mieście do pracy, nawet jak jeżdżę poza Warszawę do pracy, a jednak jest tych startów kilka, hamowań, etc., no to w okolicach 7 z lekkim groszem. No nie jest jakiś tam turbo oszczędny. Dzięki bardzo, Grzegorz, za te wszystkie informacje o tym motocyklu. Jak chcesz kogoś pozdrowić, to jest ten moment. No, moje dzieci i żona oczywiście. Do zobaczenia. Hej.